Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć rodzajów oddziaływań i ich wzajemności. 1. Przyporządkuj do każdego z opisu sytuacji rodzaj oddziaływania. I mamy do wyboru. Mechaniczne, grawitacyjne, magnetyczne oraz elektrostatyczne. 1. Magnesy mogą się przyciągać lub odpychać. Gdy w zdaniu mamy zawarte słowo magnesy lub magnes, są to oddziaływania magnetyczne. 2. Stolarz struga zabawkę z drewna. Czyli ten stolarz coś robi, a gdy jest coś robione, są to oddziaływania mechaniczne. 3. Samochodzik zjeżdża po pochylni. Gdy my ten samochodzik sami ustawimy na tą górkę, to nam samoistnie zjedzie, ponieważ działają na niego siły grawitacyjne, więc są to oddziaływania grawitacyjne. 4. Podarty wełną balonik przywiera do sufitu. I tu akurat musicie sami zapamiętać, że są to oddziaływania elektrostatyczne. 5. Meteoryty spadają na Ziemię. No tym meteorytom nikt nie pomaga spadać, więc są to oddziaływania grawitacyjne, bo są samoistne. 6. Podczas zdejmowania swetra pojawiają się iskry. No jak pojawiają się iskry, to są oddziaływania elektrostatyczne. 7. Małe magnesy przytrzymują planszę na tablicy. No i mamy słowo magnesy, czyli oddziaływania magnetyczne. I ostatnie, 8. Dziecko ugniata ręką plastelinę, czyli to dziecko coś robi, czyli są to oddziaływania mechaniczne. Zadanie drugie. Przeczytaj tekst. Zapisz w zeszycie wyrazy, które należy wstawić w miejsce oznaczone literami, aby zdanie było prawdziwe. Ja tych liter już nie wpisałam, od razu wstawiłam słowa poprawne i po prostu przeczytamy gotowe rozwiązanie. Zgniatanie gumowej piłki jest przykładem mechanicznych oddziaływań, ponieważ ręce działają na piłkę, powodując wygniecenia, czyli skutek statyczny, natomiast piłka działa na ręce, powodując ruch, czyli skutek dynamiczny. Zadanie trzecie. Dopasuj do sytuacji przedstawionych na zdjęciach rodzaj skutku oddziaływania. Uwaga! W niektórych przypadkach można dopasować więcej niż jeden rodzaj skutku. I A. Mamy jakąś laskę, która sobie ćwiczy na piłce. I poprzez te ćwiczenia powoduje wgniecenie w tej piłce, czyli zmianę jej kształtu. I zawsze, gdy mamy zmianę kształtu, mamy skutek statyczny. B. Dziewczyna tam robi ciasto, ugniata to ciasto, czyli zmienia kształt temu ciastu. Więc znów mamy skutek statyczny. C. Tutaj samochód uderza w coś. Czyli nie dość, że zmienia się jego kształt, to również zmienia się jego prędkość. Więc mamy skutek statyczny i dynamiczny. D. Dziewczyna jedzie na dyskorolce, czyli zmienia prędkość tej dyskorolki, więc jest to skutek dynamiczny. Oczywiście zakładamy, że ta dyskorolka pod jej ciężarem się nie ugina, ponieważ gdyby się uginała, mielibyśmy tu również skutek statyczny. Zadanie czwarte. Wyjaśnij, co oznacza wyrażenie wzajemność oddziaływań. Gdy jedno ciało oddziałuje na drugie, to drugie oddziałuje na pierwsze. I mamy dwa rodzaje, czyli oddziaływania dynamiczne oraz statyczne. Dynamiczne mamy wtedy, gdy jest wprowadzenie ciała w ruch, zatrzymanie ciała będącego w ruchu lub zmianę kierunku ruchu ciała. Natomiast statyczne, gdy mamy zmianę kształtu ciała. Zadanie piąte. Dwie osoby o jednakowych masach znajdują się na łódkach, trzymają końce liny. Co się stanie, jeśli tylko jedna osoba zacznie ciągnąć linę? Wyjaśnij dlaczego. Obie łódki zaczną się do siebie zbliżać. I wynika to z wzajemności oddziaływań.